Cześć, z tej strony Szymon, a Wy oglądacie właśnie kolejny odcinek PS News, czyli cotygodniowy przegląd wszystkiego, co uważane jest za nowość albo ważny temat, jeśli chodzi o PlayStation. Czasami zdarza się tak, że wstęp mogę ograniczyć do minimum, no bo jak mało działo się w tygodniu, no to wiesz, że jakiś suchy żart albo niesamowita przepełniona zwrotami akcji historia na początku, ale aktualnie nie ma potrzeby zbędnego produkowania się na dzień dobry, no bo to, co przyniósł ostatni tydzień, było wystarczająco mocne, żeby istniała jeszcze jakaś potrzeba doszycia czegoś ekstra. Tak więc, Wy uderzacie w dzwonek, my Wam dziękujemy za wspieranie nas i zaczynamy kolejny odcinek PS News, no bo działo się w tym tygodniu mocno. Nie wiem, czy mieliście już wszyscy szansę nadrobić ostatnią prezentację State of Play, ale w dużym skrócie to pokazano tam drugą część Subnautica, tym razem wysyłającą nas w lodowate okolice. I do tej gry wrócę na bank szerzej w kolejnych materiałach, ale jedna rzecz, która mnie mega cieszy, i to naprawdę mega, to to, że wraz z premierą dwójki pojawi się darmowy upgrade do jedynki na PS5, czyli 60 FPS-ów wjeżdża na rejon. Dwójka w trybie wydajności zresztą też będzie w ten sam sposób śmigać. Świetna sprawa, bo Subnautica mi się mega podoba i z chęcią dokończę przygodę w lepszej jakości. Premiera dwójki już 14 maja, więc zakładam też, że w tej okolicy mniej więcej pojawi się upgrade. Druga rzecz to Among Us trafi na PS4 i PS5 w tym roku i tutaj zgaduję, że wielu ludzi rzuciło w eter głośne w końcu. A trzecia rzecz, no właśnie. What is this place? Jeśli jakimś cudem jeszcze nie widzieliście blisko 20-minutowej prezentacji Ratchet & Clank Rift Apart, no to proszę natychmiast udać się pod ten link w nowej karcie i widzimy się po powrocie. Zakładam, że powrót właśnie nastąpił i szczerze, ja to nie mam pytań do tego, jak to wszystko się prezentuje. Całość widziałem już chyba z 5 razy, a i tak nie wyłapałem wszystkich szczegółów. Gra wygląda tak obłędnie, że to jest aż niesamowite. I trochę zmieniam się tutaj w kapitana oczywistość już, więc może skupię się na kilku szczegółach, których się doszukałem. Ujawniono, jak nazywa się nowa Lombaxowa bohaterka z innego wymiaru. Fioletowe dziewczę nosi imię Rivet. Słowo to oznacza nit, ale w sumie spoko, że w polskiej wersji nie przetłumaczono tego bezpośrednio. Twórcy z Insomniac Games w pełni wykorzystują wszystko, co PS5 ma do zaoferowania. DualSense będzie zachowywał się inaczej przy każdej z dostępnych broni. Tak więc poczujemy tym razem wszystkie givery na własnych rękach, dłoniach. Dzięki dyskowi SSD możliwe będzie coś, co do niedawna nie było osiągalne, czyli natychmiastowe przenoszenie się pomiędzy innymi dużymi lokacjami. Tu całe ten rozdarcie międzywymiarowe, tytułowe. No i tak na marginesie to zniszczyło mnie to, jak wygląda futerko Lombaxa w grze i też wykorzystanie ray tracingu. No, wygląda to naprawdę świetnie. Na prezentacji nie powiedziano, jakie dokładnie tryby graficzne będą dostępne, aczkolwiek poprzednia gra studia Insomniac, czyli Marvel's Spider-Man Miles Morales, ma aktualnie 3 różne tryby graficzne, gdzie na przykład można przy dynamicznym 4K uruchomić grę w 60 FPS-ach z włączonym ray tracingiem. Tutaj co prawda już zaczynam lekko odpływać w stronę technikaliów, ale jeszcze raz to zaznaczę. Jestem o tym całkowicie przekonany, wnioskując to po jakości gier Insomniac oraz tym, co można było zobaczyć na State of Play. Nowy Ratchet & Clank Rift Apart rozłoży nas na łopatki i tutaj nie ma co za bardzo rozkminiać. Ostatnia rzecz, co akurat dla nas jest ważne, na naszym kanale na YouTubie dorzuciliśmy trailer z polskim dubbingiem, więc jak chcecie usłyszeć próbkę głosów polskich, no to pod tym linkiem spełnią się Wasze wszystkie marzenia. A przynajmniej te dotyczące posłuchania, jak brzmi polski dubbing. Premiera gry 11 czerwca, więc w sumie to tylko lekko ponad miesiąc jeszcze i będzie grane. O przygodach Astro Zwiadowczyni Celine, czyli grze Returnal, mówiłem już niejednokrotnie w newsach, no i w końcu w zeszłym tygodniu w piątek sami mogliście się przekonać o tym, jak wymagające jest wydostanie się z tej planety zwanej Atropos. Pod tym linkiem znajdziecie osobny materiał o grze, w którym dokładnie opowiadam o tym, co tam się dzieje i jak to wszystko ogarnąć. Więc polecam, bo mi osobiście Returnal siadła mega mocno i już, nie wiem, chyba ze 2 albo 3 nocki przy niej zarwałem i nie odpuszczę, aż nie zobaczę wszystkich końcówek w grze. Aczkolwiek mam jednego newsa, który pojawił się dosłownie przed momentem. Na swoim Twitterze Housemark umieścili informację, że cały czas monitorują odzew graczy, czyli Wasz, na temat Returnal. A jedna rzecz, która się przewija, no to prośba o jakiś, może nie wiem, system częstszego zapisywania gry, czy coś w tym stylu, bo jest wymagająco.
Zaznaczam, twórcy nie napisali, że dodadzą na 100% jakąś taką funkcję, ale słuchają. Więc zakładam, że słuchają w jakimś konkretnym celu. Tak mi się wydaje. Judgment była jedną z lepszych gier wydanych w 2019 roku na PS4 i jak się może domyślacie po tym, co widzicie, jest to produkcja, która jest utrzymana w duchu i stylu serii Yakuza. Z tym, że tutaj głównym bohaterem jest Takayuki Yagami, który pracuje jako prywatny detektyw, więc mamy tutaj szansę spojrzeć się na świat Yakuzy z tej drugiej strony. Głównym problemem, z którym zmaga się Taka, jest seryjny zabójca, który poluje na różnych szefów podziemia przestępczego, więc już samo to jest w sumie intrygujące. Judgment, jako że jest spin-offem serii Yakuza, ma podobne mechaniki i sposób interakcji ze światem, zawiera jednak więcej momentów, w których musimy zbadać jakieś ślady, założyć przebranie albo polatać dronem, aby znaleźć różne wskazówki. Są też przesłuchania, czyli wszystko, czym pała się w sumie detektyw. System walki bazuje na zmianie dwóch stylów, z czego styl żurawia sprawdza się dobrze na grupy przeciwników, a tygrysa w walce 1-1. Judgment ma bardzo dobry angielski dubbing, jeśli wolicie takowy od oryginalnego japońskiego. No i dedykowana wersja na PS5 nie tylko podbija zabawę do 60 FPS-ów, ale też po prostu wygląda zauważalnie lepiej niż ta z PS4. Według wielu graczy jest to najlepsza aktualnie, nazwijmy ją jakuzowa gra, więc jeśli jeszcze nie graliście, a macie możliwość sprawdzenia jej na PS5, myślę, że jest warto. Jedna rzecz na koniec jeszcze, Judgment na PS5 jest osobno wydanym remasterem, więc mając wersję na PS4, upgrade do PS5 jest niedostępny. Obiecałem też w zeszłym tygodniu, że na szybko powrócę do Nier Replicant, czyli takiego remastera na sterydach, można by rzec, kultowej gry pierwotnie wydanej w 2010 roku. Gra opowiada historię bohatera, który w sumie nie ma kanonicznego imienia i nadajemy mu na początku gry swoje, w sensie tak jak sobie wymyślimy, więc dla ułatwienia nazwijmy go Jan Kowalski. Nasz Janek ma siostrę, którą musi się opiekować, a że cierpi ona na dziwną chorobę, musi on znaleźć na nią lekarstwo. Gra łączy w sobie elementy hack and slash, dużego świata, który sobie zwiedzamy, takiego z rodzaju półotwartych. Ale to, co odróżnia tę serię, no i w sumie ten konkretny tytuł od reszty podobnych produkcji, jest niesamowicie dobra i zapadająca w pamięć historia. I nie dajcie się zwieść stylistyką anime, że to takie słodkie i tak dalej. Porusza ona czasami naprawdę mroczne wątki i takie filozoficzne rozkminki. Drugim największym atutem jest niesamowita oprawa dźwiękowa. Ogólnie muszę przyznać, że uważam, że jeśli interesujecie się grami, ogólnie, powinniście ograć Nier Replicant. Gra do dziś uchodzi za kultową, jak już wspomniałem, a remaster otrzymał na tyle sporo usprawnień, a nawet dodatkowe zakończenie i trochę zawartości, więc jest to najlepszy sposób na zapoznanie się z tą grą. Nie trzeba znać Automaty, czyli tej wcześniejszej części, która w sumie jest sequelem Replicant, żeby zrozumieć, co się tutaj dzieje. Gra co prawda nie ma języka polskiego do wyboru, jednak i tak polecam tę produkcję, bo uważam, że jest to jedna z tych wybitnych. Nawet po tylu latach mało która gra może się równać z Nier Replicant pod wieloma względami. We're the same. Tools in the hands of a master. This ends here. Kaine! Our true memories are still there. How dare you ignore them? We were hoping to put it off for 100 years or so. I shall fight by their side, now and forever. Ostatnią rzeczą, która jest warta wspomnienia z ostatniego tygodnia, to w końcu na PS5 pojawiła się World of Warships Legends, czyli sieciowa gra free-to-play podejmująca temat bitew morskich. Twórcą jest studio Wargaming, czyli panie i panowie, którzy stworzyli World of Tanks, więc możemy liczyć na częste update'y zawartości oraz to, że różne systemy zarządzające grą będą często balansowane. No i przede wszystkim dużej ilości graczy, którzy chcą zmierzyć się w pojedynkach 9-9 na oceanie. I żeby była jasność, to nie jest jakaś taka prosta arcade'ówka, pewna doza przebiegłości, przewidywania i planowania jest tutaj na pewno mocno wskazana, jeśli liczymy na zwycięstwo. Już w następny wtorek wjeżdżają nowe gry w PlayStation Plus i tradycyjnie jest to jedna gra na PS5 i dwie na PS4. Właściciele PS5 dostaną w swe ręce Wreckfest, czyli wyścigi, w których lakier musi zostać zerwany, blacha pogięta, zderzaki zerwane, a szyby rozbite. Pomijając, że rozwałka jest tutaj na najwyższym poziomie, każdą z fur trzeba wyczuć, bo jest to całkiem taki ciekawy tutaj model jazdy zawarty w tej grze. No i kilka jest też totalnie odjechanych konstrukcji mechanicznych, nazwijmy je. Battlefield 5, czyli ostatnia odsłona tej topowej strzelanki osadzonej tym razem w czasach II wojny światowej. Gra oczywiście posiada kampanię single player, dzięki której nie tylko przetestujemy broni, maszyny, ale poznamy losy kilku żołnierzy na paru frontach. Jak wiadomo jednak, to w trybie multi znajduje się cała zabawa, że BF6 zmierza nieuchronnie w naszym kierunku. Myślę, że warto sobie odświeżyć piątkę, przypomnieć lub nawet zagrać pierwszy raz, jeśli nie mieliście szansy do tej pory tego zrobić. Stranded Deep z kolei to klimat jako ocalały po katastrofie lotniczej
rozbitek, trafiacie na środku oceanu na kilka wysp i tam musicie się na tyle ogarnąć, aby przetrwać i w końcu trafić do domu, naprawiając, nie zdradzę wam co, jak, żeby nie psuć wam niespodzianki. Zajawiam tylko, że gra mocno i to z naciskiem na bardzo mocno w sumie stawia na realizm. Jedzenie, spanie to norma, ale na przykład, żeby rozpalić ognisko, to po zebraniu surowców musimy manualnie pocierać patyki, aby wyprodukować iskrę i tak dalej. Gra, co ciekawe, jest tylko dla jednego gracza. Przypominam także, że domyka się okno czasowe PlayStation Trophy Challenge, w którym to wyzwaniu po zebraniu 15 dowolnych trofeów z gier, które były dostępne w ofercie Play at Home, a teraz także dodatkowo w Horizon Zero Dawn, otrzymacie dwa unikalne awatary oraz możecie wziąć udział w losowaniu zestawu dwóch doładowań do PlayStation Store o wartości 200 zł każdy. Więc jeśli jeszcze tego nie ogarnęliście, macie dosłownie last minute chance. Jak zapewne wiecie, jeśli oglądacie newsy, to z reguły zawsze staram się sprawdzić, co tam słychać w PlayStation Store w kwestii różnych obniżek cenowych i faktycznie aktualnie wjechały dwie duże wyprzedaże. Świetne okazje, które obejmują mnóstwo gier indie, różnych kolekcji, takich, że gry są połączone ze sobą, ale też i dużych produkcji. Druga z nich to Złoty Tydzień i tutaj z kolei myślę, że jak lubicie japońskie produkcje, to koniecznie sprawdźcie tę ofertę, no bo skupia się ona właśnie na tego typu grach. Jest tutaj sporo tytułów, w które uważam, że powinniście zagrać i mam tutaj na myśli obie z tych promocji. Aczkolwiek, jako że obie trwają do 13 maja, no to przerzucam moją listę na kolejne newsy, bo jak zacznę je wszystkie wyliczać, plus cała reszta informacji w tym odcinku, no to do jutra stąd nie wyjdziemy. Zwłaszcza, że świetne okazje to ponad 500 przecenionych pozycji, więc jest co przeglądać i sprawdzać. W szybkich newsach, które są szybkie, przypominam, że jeśli nie mieliście jeszcze okazji obadać ostatnich dwóch wersji demo wioskowego Residenta, dalej macie szansę, aby to zrobić i to na luzie tym razem, no bo ostatnie, trzecie demo będzie dostępne do 9 maja. Więc jeśli się wahacie, no to sprawdźcie je, a jak jesteście przekonani, no to zakładam, że w okolicach następnego piątku, bo to jest dzień premiery gry, już na własną rękę będziecie starali się nawiązać znajomość z Lady Dimitrescu. So we finally meet. Jaram się wciąż, no bo mega zaintrygował mnie nowy Rezi i mam nadzieję, że gra dowiezie. A, i jeszcze szybka zaskoczka w sumie. Reverse, czyli ta strzelanina multi, mówiłem o niej wcześniej, nie pojawi się wraz z premierą wioski. Na razie wiadomo, że może wydarzyć się to w okolicach lata. Może miało na to wpływ takie, a nie inne przyjęcie przez graczy przy okazji beta testów ostatnio? Nie wiem, domyślam się. Także latem będzie dostępny darmowy upgrade do PS5 Star Wars Jedi Fallen Order, czyli Upadły Zakon. W sumie spoko, aczkolwiek już dziś gra śmiga na PS5 w 60 klatkach, nawet w tej wersji na PS4, więc to jest i tak już fajnie, więc można grać nawet dziś. Z okazji 100 milionów graczy, którzy w sumie dołączyli do zmagań w Apex Legends, do gry zostaje dodany na stałe nowy, osobny tryb skupiający się na bezpośrednich potyczkach na arenach dwóch, trzyosobowych teamów. Rozgrywki mają ciekawy system. Na początku, startując w naszej bazie podczas fazy zakupowej, mamy możliwość nabycia za walutę broni, którą to z kolei też możemy rozwijać. Dodatkowe surowce możemy oczywiście później zdobywać, aczkolwiek broń i sprzęt nie przechodzi z rundy na rundę, więc musimy mieć to na uwadze. W grze nie ma respawnowania, na mapie w skrzyniach dalej znajdują się dodatkowe akcesoria, a w zrzucie tym takim taktycznym dużym z rundy na rundę pojawia się coraz lepsza broń. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza odskoczy na dwa zwycięstwa. Zaprezentowano także mapy oraz nową legendę, czyli Walkirię, i muszę przyznać, że jej umiejętności prezentują się bardzo fajnie i co najważniejsze, mega efektownie. W grze znalazł się także łuk jako nowa broń. Przypominam, że Apex Legends jest grą free-to-play, więc jak macie dobrą drużynę, no to polecam się dołączyć do zabawy, a Apex Legends Legacy startuje już we wtorek. Skoro jesteśmy przy strzelankach, jeśli posiadacie aktywnego plusa, możecie sobie aktualnie za darmożkę zaciągnąć pakiet bojowy do sezonu 3 Cold War. Zestaw opiewa na skórkę na broń i plecy wojaka, wizytówkę, zegarek, zawieszkę, naklejkę i żeton podwójnego doświadczenia. Ale jako bonus to nie wiem czy wiecie, ale właśnie otrzymaliście skórkę dla Adlera, czyli tortury i ratunek. Z czego to wynika, skoro miała być ona nagrodą za specjalne wyzwanie? Coś ogólnie pokiełbasiło się na serwerach i jak wszystko naprawiono, to ten event, gdzie tą skórkę można było zdobyć, no to się już kończył następnego dnia. Więc aby nie było smutno wszystkim, została ona odblokowana dla każdego. Ot taka ujmująca za serce historia z frontu Call of Duty. Welcome to season one of Destruction All-Stars. W Destruction All-Stars zaczyna się sezon pierwszy, z tej okazji pojawi się nowa zawodniczka, czyli pochodząca ze Szkocji Alba.
Jak widać, ma ona ciekawą robotozbroję, a jej samochód tnie innych laserami. Tryb Blitz, w którym cztery drużyny po trzech graczy muszą się po prostu wyeliminować, także zostanie dodany niedługo do gry. Znalazło się także miejsce na photo mode. No a całość opierać się będzie oczywiście o przepustkę sezonową, która będzie działać totalnie tak, jak myślicie, że będzie działać. Wiecie, wbijanie kolejnych poziomów, otrzymywanie kolejnych kosmetyków i tak dalej. Pierwszy sezon DAS zaczyna się 5 maja, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, nowy tryb będzie dostępny na początku czerwca, czyli trochę później. I zakończę tym, że do Fortnite trafił Techno Wakanda Neymar. Tutaj chyba jakikolwiek komentarz jest zbędny, no bo tak już na poważnie to wiadomo było od jakiegoś czasu, że on się pojawi w Fortnite. No tylko teraz to widać, że go po prostu dosyć mocno dopakowali. Mijający tydzień był ostatnim przed burzą, którą w tym przypadku są lub były świetne premiery gier. Returnal, dosłownie za kilka dni Resident Evil 8 Wioska i w perspektywie miesiąca Ratchet & Clank Rift Apart. Jak ktoś się mnie pyta teraz, w co gram, czy mam czas na coś, do kogoś dołączyć, to sorry Gregory, zarobiony jestem, mocno odpowiadam za każdym razem. Oczywiście nie zmienia to faktu, że dalej w pocie czoła tworzymy dla Was kolejne materiały. Ostatnio też streamów parę się pojawiło, więc dzieje się. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Returnal lub jeśli gracie w coś innego, no to w co gracie i dlaczego, to jest bardzo fajne, że w to gracie. Przypominam, że możecie zapisać się do naszego newslettera, aby być na bieżąco ze wszystkim co PlayStation, a ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Brzeg koło nas już jest tutaj, statek dopłynął, więc do zobaczenia w następnych newsach. Cześć!